Szanowni Państwo, to jest program WOŚ w szerszym planie. Moim gościem jest dziś Marcin Wroński, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Panie doktorze, co to jest WIBOR i dlaczego powinien zostać zniszczony? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. WIBOR jest to wskaźnik referencyjny, który wyznacza oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce. W teorii jest on oparty o transakcje zawierane pomiędzy bankami na rynku międzybankowym. Problemem jest jednak to, że banki w praktyce nie pożyczają od siebie pieniędzy, ponieważ tych pieniędzy nie potrzebują, bo mają nasze depozyty za darmo. W polskim sektorze bankowym jest ogromna nadpłynność, 200-300 miliardów złotych. W związku z tym WIBOR nie jest oparty o realne dane transakcyjne, a o modele ekonometryczne banków. W Polsce blisko 100% kredytów hipotecznych udzielonych jest w oparciu o zmienną stopę procentową w formule WIBOR plus marża. Taka sytuacja w Unii Europejskiej jest ewenementem. W zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej kredyty hipoteczne udziela się na stałą stopę procentową, czyli biorąc kredyt hipoteczny, kredytobiorca wie, jakie będzie jego oprocentowanie w horyzoncie 10, czy nawet 20 bądź 30 lat. W Polsce dopiero od 2020-2021 roku banki muszą oferować konsumentom kredyty oparte na stałą stopę procentową. Jednakże nawet ten kredyt na stałą stopę procentową w Polsce, on gwarantuje stałą stopę procentową jedynie w horyzoncie czasowym 5 lat, czyli taki produkt finansowy, który w Stanach Zjednoczonych jest przedstawiany jako produkt dla klientów lubiących ryzyko, w Polsce jest sprzedawany jako produkt dla klientów konserwatywnych. W związku z tym, że w Polsce blisko 100% kredytów hipotecznych opartych jest o zmienną stopę procentową, wzrost stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przekłada się na wzrost odsetek płaconych przez kredytobiorców, czyli Kowalski musi martwić się zmianami stóp procentowych, podczas gdy w Niemczech, Francji czy w Belgii szary, przeziemny człowiek nie musi martwić się zmianami stóp procentowych. Jest to zmartwienie inwestorów, finansistów, przedsiębiorców, a nie przeciętnego kierowca autobusu czy pielęgniarki. Mhm. Marcin Wroński, już zimą tego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z tą pierwszą fazą podwyżek stóp procentowych, pisał takie teksty, w których apelował o zamrożenie WIBOR-u i tego typu pomoc dla kredytobiorców. Teraz jesteśmy kilka miesięcy dalej. Właśnie wczoraj premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt pomocy dla kredytobiorców, w którym to planie mamy taki zapis, punkt trzeci tego planu, że WIBOR powinniśmy przestać używać WIBOR-u do obliczania wysokości rat stóp procentowych od roku 2023. Pańskie marzenia, pańskie apele się spełniły. Z trzech filarów planu premiera Morawieckiego ten trzeci filar dotyczący likwidacji WIBOR-u jest najmniej precyzyjny. To znaczy premier Morawiecki zapowiedział zastąpienie WIBOR-u jakimś wskaźnikiem referencyjnym z stopą procentową rynku overnight, czyli rynku krótkoterminowego. No mowa jest o tej stawce Polonia. To znaczy Polonia jest jedną z takich stawek, ale z tego co ja się orientuję nie jest powiedziane co to konkretnie będzie i przejście na wskaźnik krótkoterminowy ma tą zaletę, że taka stawka może być bardziej transparentna, ponieważ w tym tenorze, w tym horyzoncie czasowym, w tym terminie występują jakieś realne transakcje. Pokażmy jeszcze tak te różnice, żeby każdy zrozumiał. Z jednej strony mamy WIBOR, który zbiera jakby informacje w dłuższym horyzoncie tak czasowym, jest. W związku z tym on akurat teraz jest korzystniejszy dla banków, a to co mogłoby go zastąpić to taki wskaźnik, który jest bliżej tego co się aktualnie dzieje, w związku z tym to mogłoby być lepsze dla kredytobiorców, tak? Tak. Jest. Dzisiaj wskaźnik WIBOR 6M wynosi 6%, a Polonia 4,1%. Tutaj też trzeba zrozumieć, z czego wynikają te różnice. Dzisiaj WIBOR jest istotnie wyższy od Polonii, bo znajdujemy się w cyklu podwyżek stóp procentowych, czyli ten wskaźnik WIBOR wycenia nie tylko ten wzrost stóp, który już nastąpił, ale też zmiany stóp procentowych, które są przewidywane przez następne 6 miesięcy. Polonia zaś odzwierciedla aktualny poziom stóp procentowych. I premier Morawiecki zastąpił, że WIBOR zostanie zastąpiony przez stawkę ON od 1 stycznia 2023 roku i wtedy ta różnica pomiędzy tenorem, terminem 6-miesięcznym a overnightem będzie dużo mniejsza, ponieważ praktycznie prawdopodobnie już cykl podwyżek stóp procentowych NBP się zakończy, bo tych podwyżek nie można wprowadzić w nieskończoność, bo w końcu gospodarka tego nie wytrzyma, więc akurat jeżeli idzie
o zmianę WIBOR-u 6M3M na termin overnight, to jest krok w słusznym kierunku, ale tutaj korzyści dla kredytobiorców nie będą wielkie w tym 2023 roku. Czyli pan by wolał, żeby już teraz była ta zmiana, tak? Znaczy, no bez wątpienia jakby problem istnieje teraz i teraz trzeba starać się go rozwiązać. No ale banki to by chyba umarły z wściekłości, gdyby tak nagle od 1 maja razem z zakazem lotów, znaczy z zmniejszonym lotów ze Chopina wprowadzono Polonię tutaj zamiast WIBOR-u. Biorąc pod uwagę, że mamy 26 kwietnia, to 1 maja to pewna przesada, ale odwlekanie rozwiązań do 1 stycznia też nie jest odwołanie. No i zmiana WIBOR-u na wskaźnik ON nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim jest to, że kredyty hipoteczne wciąż będą oparte o zmienną stopę procentową, czyli ciągle wzrost stóp procentowych będzie oznaczał wyższe zyski banków i wyższe obciążenia polskich rodzin. Tutaj też trzeba zrozumieć, że rosnący WIBOR, rosnące stopy procentowe NBP, nawet jeżeli zastąpimy WIBOR wskaźnikiem ON, z automatu oznaczają wzrost zysków banków. Są szacunki NBP, że każdy punkt procentowy, o który rosną stopy procentowe NBP, to 4-5 miliardów złotych dodatkowych zysków dla banków, ponieważ banki otrzymują większe odsetki od udzielonych kredytów, ale oprocentowanie depozytów się nie zmienia. Wciąż jest w okolicach 0%, więc powiedziałbym, że z tych trzech postulatów, trzech zapowiedzi premiera Morawieckiego, to najistotniejszym wsparciem dla kredytobiorców w Polsce będą wakacje kredytowe, czyli możliwość przesunięcia 8 rat do końca 2023 roku na przyszłość bez płacenia odsetek i to rozwiązanie obniży koszty obsługi kredytu w latach, w których inflacja i stopy procentowe są najwyższe, ale jest to trochę taka sytuacja, w której mamy pacjenta potrzebującego operacji i dajemy mu jakieś środki przeciwbólowe, rozwiązujemy ten problem w krótkim okresie, ale nie rozwiązujemy go w długim okresie, bo tutaj ten ewenement polski, że kredyty hipoteczne są udzielane na zmienną stopę procentową, wciąż pozostaje. I rozumiem, że konwersja, rozwiązania dotyczące już udzielonych kredytów są tematem trudnym, ale absolutnym minimum wydaje się promowanie kredytów na stałą stopę procentową, które są teraz udzielane. Tutaj premier Morawiecki kilkukrotnie się wypowiadał, że chciałby, żeby kredyty w Polsce były udzielane na stałą stopę procentową, ale nie mamy propozycji konkretnych rozwiązań. Zobaczymy, co jeszcze się dzieje, bo jak ja opublikowałem pierwsze artykuły dotyczące zamrożenia WIBOR-u, to było na początku lutego, to rozpoczęła się żywa debata publiczna. Lewica zapowiedziała złożenie projektu ustawy zamrażającego WIBOR. Potem na półtora miesiąca temat przycisk. WIBOR ciągle rósł. Najpierw Lewica bodajże 7 kwietnia czy tam 8 złożyła tą swoją ustawę zamrażającą WIBOR na poziomie z 2019 roku. Potem tego samego dnia Donald Tusk zapowiedział zamrożenie na poziomie z grudnia 2021. Wspomniał pan o wściekłości banków. To w ogóle bardzo ciekawa jest reakcja banków na propozycję premiera Morawieckiego. Mianowicie wypowiedzi prezesów banków są mocno zachowawcze. To znaczy nawet kierownictwo banków rozumie, że ta sytuacja, która jest dzisiaj, jest wysoce kontrowersyjna, wysoce problematyczna i trudna do utrzymania. I prawdopodobnie banki dość ochoczo zaakceptują te rozwiązania proponowane przez premiera Morawieckiego, mimo że one również oznaczają koszty dla sektora bankowego. No ponieważ wydaje się, że to najtańsze rozwiązanie dla banków, żeby jakoś się wykpić, przynajmniej do czasu, póki rząd się nie zmieni. No ale przynajmniej jeszcze rok kadencji. Jak ta kadencja się skończy, to pewnie stopy procentowe już będą spadać, więc też znaczenie problemu będzie słabo. Czyli reasumując, ten pakiet rozwiązań premiera Morawieckiego jest jakimś krokiem w słusznym kierunku, ale to nie jest rozwiązanie problemu, a raczej środek przeciwbólowy. Jako ten środek przeciwbólowy jest cenny, natomiast problem pozostanie. No, w takim bardziej ogólnym planie, jak sobie popatrzymy na historię polskiej transformacji, gdzie z jednej strony mamy powiedzmy tych, którzy mówią, że no jednak interes sektora bankowego jest ważny, kluczowy, bo bez tego nie będzie dobrej gospodarki. To są tutaj zwykle są ci wszyscy, którzy mówią
No przecież nie możemy faworyzować jednej grupy, prawda? Jak ktoś wziął kredyt i go spłaca, no to nie można mu bardziej pomagać niż temu, kto ma problemy ze spłatą, bo ten, kto ma problemy ze spłatą, może za dużo wziął i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby ta jedna linia interpretacji. Obok niej zawsze była ta taka rosnąca, mam wrażenie, w ostatnich latach w siłę argumentacja pokazująca, że jednak ta relacja pomiędzy bankiem a kredytobiorcą to nie jest symetryczna relacja, tak? To jest relacja dwóch niesymetrycznych podmiotów i że świat polityki powinien stawać bardziej zdecydowanie po stronie słabszego, bo nawet jak nie staje po niczyjej stronie, to i tak popiera silniejszego. No i jak popatrzymy teraz na to, jak się przesuwamy na tej linii rozwoju trzeciej RP, no to trzeba przyznać, że tutaj coś się dzieje, no bo o ile jeszcze w sprawie frankowiczów świat polityki mimo zapowiedzi przedwyborczych no bezpośrednio nie zainterweniował i raczej przesunięto to, przerzucono to na sądy, na sądownictwo, no to tutaj tu już mamy takie wkroczenie i zarysowanie tych linii, w których banki mają się poruszać, prawda? Bez wątpienia atmosfera polityczna się zmienia. Pamiętam, że jeszcze kiedy ja zaczynałem studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej, to był 2013 rok, klimat polityczny, klimat debaty gospodarczej był zupełnie inny. W tym, że on się zmienia, również pan ma swój wkład. I oczywiście, że pomiędzy bankiem a klientem zachodzi znaczna nierównowaga. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce kredyt hipoteczny jest w zasadzie jedyną drogą do dojścia do jakiegoś stabilnego dachu nad głową. Przynajmniej w przypadku osób, które tych nieruchomości nie odziedziczyły, nie dostało od swoich rodzin. I to też jest ciekawa różnica między Polską a Niemcami czy Francją. To znaczy w Niemczech czy we Francji kredyt hipoteczny jest produktem dla klasy średniej, bo osoby, które osiągają niższe dochody, po prostu mają dostęp do mieszkań czynszowych. W Polsce w dłuższym okresie wynajem mieszkania nie jest dobrym rozwiązaniem, więc więcej osób musi zaciągać te kredyty hipoteczne, w tym kredytobiorcy o względnie słabszej pozycji niż w Niemczech czy we Francji. Tutaj czasem niektórzy komentatorzy, zwłaszcza jeszcze w lutym, bo to też jest ciekawy moment, że dzisiaj debata o zamrożeniu WIBOR-u, o rozwiązaniach dla kredytobiorców jest zupełnie inna niż jeszcze dwa miesiące temu, w lutym, kiedy opublikowałem artykuł, ale pojawiały się takie głosy. Widziały gały, co brały, ludzie dobrowolnie przyjęli na siebie ryzyko, no tylko, że musimy gdzieś mieszkać. Każdy z nas potrzebuje dachu nad głową i ciężko kogoś, kto kupuje mieszkanie na własne potrzeby mieszkaniowe, traktować jako jakiegoś inwestora czy spekulanta. Ja akurat proponowałem, żeby ten WIBOR zamrażać tylko dla tych, którzy kupili pierwsze mieszkanie na własne cele mieszkaniowe. Jak rozumiem, te propozycje premiera Morawieckiego i też chyba Donalda Tuska, one dotyczą wszystkich kredytobiorców, więc jest to szersze grono. Ale moim zdaniem są to propozycje idące w słusznym kierunku. Też musimy zrozumieć, że bankom w Polsce nie dzieje się krzywda. W tym roku osiągnął rekordowy zysk, szacuje się, że 25 miliardów złotych. I aberracją jest raczej sytuacja, w której wzrost stóp procentowych przekłada się na wzrost odsetek od kredytów, a w żaden sposób nie przekłada się na oprocentowanie depozytów, no, które ciągle jest bliskie zeru. A ma pan pomysł, jak to zrobić, żeby te rekordowe zyski banków, które banki ostatnio notują, żeby udało się właśnie zmusić banki do tego, żeby się tym zyskiem podzieliły i właśnie wzięły na siebie koszt tych wszystkich pomocowych rozwiązań, które teraz będą musiały nastąpić? Ja od początku pisałem, że koszty tych operacji powinien ponieść sektor bankowy właśnie dlatego, że rosnące stopy procentowe automatycznie oznaczają wzrost zysków tego sektora, czyli to jest taki trochę prezent od Narodowego Banku Polskiego do sektora bankowego, bo rynek finansowy w Polsce jest skonstruowany tak, a nie inaczej. Tutaj premier Morawiecki akurat jasno zapowiada, że za wszystkie rozwiązania pomocowe zapłaci sektor bankowy, znaczy, który będzie musiał dofinansować Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Tam jest bodajże mowa o 2 miliardach złotych w tym roku i 2 miliardach złotych w następnym. Tam się też przewijała liczba 3,5 miliarda. Akurat te propozycje rządowe ogłoszone wczoraj nie są jeszcze w zupełności konkretne, więc ciężko mówić, jaki to będzie koszt, ale sektor bankowy na to stać.
i nie ma powodów, żeby za to nie płacił, no bo czym jest zysk w gospodarce? No, zysk mają osiągać podmioty, które świadczą jakieś cenne usługi dla społeczeństwa, a to, że zyski banków skokowo rosną, to wynika z czynnika niezależnego od banków, z tego, że NBP podnosi stopy procentowe, no i Polska jest tu wyjątkiem, bo gdyby banki udzielały kredytów na stałą stopę procentową, to wpływ zmian stóp procentowych NBP na zyski banków, jak i w ogóle na sektor gospodarstw domowych byłby dużo słabszy. Mm-hmm. Mm-hmm. Czy da się zmusić banki do tego, żeby udzielały kredytów na stałą stopę oprocentowania w Polsce w roku 2022? Oczywiście lobbyści sektora bankowego wyrecytują, dlaczego się nie da, ale do takiego imposybilizmu jesteśmy już przyzwyczajeni. Tutaj trzeba też spojrzeć, dlaczego w ogóle w Polsce jest model kredytów hipotecznych na zmienną stopę procentową. W momencie, kiedy w szerszej skali zaczęto udzielać kredytów hipotecznych w Polsce około roku 2000, no to niemożliwe było oferowanie kredytu na stałą stopę na 10-20 lat w kraju, w którym gospodarka wolnorynkowa istnieje 10 lat. Nie byliśmy w Unii Europejskiej, nie było wiadomo, jak dalej ta polska transformacja się potoczy. Dzisiaj Polska jest już dojrzałą gospodarką. Nie ma więc powodu, żeby ciągle udzielać tylko kredytów na zmienną stopę procentową. Banki oczywiście same w tym... Nie no, banki w tej chwili oferują takie oprocentowanie, tylko że jest ono wyższe. Tak, to znaczy... Banki muszą oferować stałe oprocentowanie od 2021 roku, ale tutaj oferty banków są niekonkurencyjne i to jest pole dla regulatora, dla ustawodawcy, żeby na przykład wymusić minimalny udział kredytów na stałą stopę w sprzedaży banków, bo sytuacja w Polsce jest ewenementem nie tylko na tle Niemiec, Francji czy Belgii, ale nawet Czech czy Węgier. To znaczy Czechy, Węgry, kraje o podobnej historii jak my, to znaczy również były gospodarki centralnie planowane. Tam udział kredytów na stałą stopę procentową jest dużo wyższy, więc nie ma powodów, żeby w Polsce banki nie udzielały kredytów na stałą stopę procentową. To znaczy oczywiście przedstawiciele sektora bankowego powiedzą, że nie ma rynku listów zastawnych, że nie mogą zabezpieczyć tego oprocentowania, no ale tego rynku nie ma, bo sektorowi finansowemu w Polsce nie opłaca się go tworzyć, bo z perspektywy banku taki kredyt na zmienną stopę procentową jest produktem bardzo wygodnym, bo całe ryzyko stopy procentowej pozostaje po stronie klienta. To jest taki sam numerek z frankowiczami. W wypadku tak zwanych kredytów frankowych całe ryzyko zmiany kursu walutowego zostało przeniesione na klienta, na stronę słabszą, podczas kiedy tak na logikę ryzyko transakcji finansowej powinno zostawać po stronie podmiotu profesjonalnego, który przed tym ryzykiem może się zabezpieczyć, to dekadę temu przerzucono ryzyko walutowe, mniej więcej od 2015 roku. Nawet trochę wcześniej są regulacje w tym zakresie. Nauczyliśmy się na własnych błędach. No i myślę, że teraz będziemy obserwować wzrost wymagań regulatora, ustawodawcy względem sektora bankowego w zakresie kredytów na stałą stopę procentową. Mhm. Gdybyśmy jeszcze na koniec mogli tak wychłostać trochę rząd i takim bacikiem i popchnąć w odpowiednim kierunku, no bo mówimy, że to jest kierunek jest taki jak trzeba, tylko żeby szybciej tam szli i żeby tam doszli zanim jeszcze przestanie się tu zupełnie, znaczy zanim nie doznamy bardzo wielu uszczerbków takich społecznych z powodu tych wysokich cen kredytu, to co by to było? Co by pan tak doradził jakby tu i teraz rządowi? Co można by zrobić, żeby to nie było tylko tak jak pan mówi właśnie lek przeciwbólowy, tylko skuteczne, mocne, jaka byłaby taka pańska końska kuracja? Tak jak w lutym proponowałem, żeby zamrozić WIBOR, tak dzisiaj podtrzymuję tę propozycję. Oczywiście, kiedy ją formułowałem, WIBOR wynosił 3,6%, dzisiaj wynosi 6%. Przewiduje się, że za pół roku będzie 7,5%, więc wszystkie argumenty za zamrożeniem WIBOR-u są jeszcze mocniejsze. Wtedy pisałem o ochronie przed skutkami pandemii, a dzisiaj mamy wojnę za wschodnią granicą. Gdyby tej wojny nie było, WIBOR rósłby dużo słabiej, bo ostatnie podwyżki stóp procentowych NBP były tak mocne, jak były, między innymi dlatego, że bank centralny musiał bronić kursu walutowego, bo złoty się szybko osłabiał po inwazji
Rosji na Ukrainę. Także moim zdaniem trzeba po prostu zamrozić WIBOR. To oczywiście kwestią sporną jest, na jakim poziomie go zamrozić. Czy to ma być poziom sprzed pandemii, czy poziom z grudnia 21. Ale na pewno trzeba zacisnąć hamulec temu szaleństwu. Także dobrze. No to będziemy zaciskać, rozbijać, zamrażać, uderzać. Bankom się raczej krzywda nie stanie, tak jak ustaliliśmy. Na biednego nie trafiło, więc śmielej, 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 drogi rządzie. Dziękuję Marcinowi Wrońskiemu za to, że się tu u nas pojawił. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.